Jest tylko jedno takie miejsce na Ziemi. To miejsce to ludzie. Walka. Szczęście. Tym miejscem jest Płock. Siemanko, z tej strony driftingowy nerd. Lato to idealny czas na to, aby wybrać się w podróż w fajne miejsce. Ja dziś zabieram Was do Płocka, a miejsce, w którym będziemy, jest naprawdę najlepsze. Jeśli chcesz, to hejtuj. Chcą mnie lepiej poznać, o debili boli głowa. Zanim rapowałem, unikałeś moje słowa. Teraz mam kontrolę nad tym wszystkim, a Ty nie. Teraz są mnie suki, ale suko nie chcę Cię. Teraz są autograf, no i ze mną robić foty. Gdzie Ty kurwa byłeś, kiedy zawaliłem szoty? Jesteśmy w Płocku, polskiej stolicy driftingu, miejscu, na które 29 czerwca patrzył dosłownie cały świat. To zdecydowanie najbardziej niebezpieczny tor driftingowy na świecie. Od kierowców wymaga wirtuozerskich technik oraz ekwilibrystycznych umiejętności jazdy, a do tego drifterzy jadą dosłownie kilka milimetrów od betonowych band. Margines błędu po prostu nie istnieje. Każdy legendarny tor ma swoje legendarne zakręty. Tak jak w Monako mamy Ras Kas, Brooklands Corner w Silverstone, czy Baba Jagę w Poznaniu, tak w Płocku mamy Rondo imienia Pawła Borkowskiego. To jeden z największych talentów w europejskim driftingu. Ma za sobą 4 sezony w Drift Masters. W każdym walczył o tytuł najlepszego driftera na starym kontynencie. Drifting to dyscyplina, w której Polacy są po prostu najlepsi. W Płocku na swoim domowym torze wystartował gwiazdorski duet Piotr Więcek i jego kultowy już Nissan S15. Razem wygrywali w Stanach Zjednoczonych na formule drift, niejednokrotnie udowadniając kunszt polskiego driftingu. Prześliczna S15 Piotra Więcka w Płocku miała swoją europejską premierę. Trzecia runda Drift Masters European Championship. Co to było za widowisko? Co to były za zawody? Najlepsi kierowcy w całej Europie. A do tego polskie podium pokazało, że Polacy w tej branży są naprawdę najlepsi. Ja jestem driftingowy nerd, miałem niesamowitą przyjemność zabrać Was na najlepsze driftingowe zawody na całym świecie. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli chcecie być na bieżąco z wszystkimi wiadomościami ze świata driftu, to subskrybujcie mój kanał i kliknijcie dzwoneczek. Wirtualna piona, dzięki za uwagę, cześć!